słynna tombola Bekalego w hotelu Intercontinental w Bukareszcie, plus późniejsze oprowadzanie po domu. Super, super, super historia. Ja może Michał, czy możesz powtórzyć ten gest, którego kamera nie wyłapała, gdy czytałem o co chodzi? Facebook. Nie, to tak. Sytuacja naprawdę, którą, albo historia, którą łatwiej opowiedzieć niż ją przeżyć, bo tak naprawdę to, no to człowiek trochę czuł zażenowanie. Dominik, no to było, rozpocznij. Wiesz, mega sytuacyjne, więc nie wiem, czy uda nam się tak jeden do jednego oddać, jak bardzo to było śmieszne. Polecieliśmy do Bukaresztu, często tam bywaliśmy, ze względu na to, że jakby liga była potencjalnie interesująca dla nas, dla Legii, to graliśmy te mecze ze Stiałą, więc poznaliśmy się z wieloma ludźmi, między innymi z Bekalim. I on podjął nas na bardzo eleganckim lunchu w takim szykownym hotelu w centrum Bukaresztu, zdaje się hotel Intercontinental. To była niedziela, nie zapomnę, ponieważ odbywał się brunch. Brunch typowy dla takiego hotelu pięciogwiazdkowego, rodziny z dziećmi, bardzo taka fajna atmosfera, ale elegancka. I w pewnym momencie do naszego stolika, przy którym siedzieliśmy, z dyrektorem Tuluzy też, i tam sobie gdzieś tam rozmawialiśmy w czwórkę, podszedł kelner. Bardzo był przejęty, ponieważ no wiadomo, Bekali to w Rumunii jest nadal postać bardzo szanowana i taka wzbudzająca, wydaje mi się, nawet i strach. Więc kelner tak bardzo ostrożnie, gdzieś skradając się na palcach, podszedł do nas i zwracając się do Bekalego, zapytał: szanowny panie, czy nie zechciałby pan wziąć udziału w naszej tomboli, naszej loterii? No i tu teraz Michał przejmuje. W zasadzie on przeszedł do każdego gościa, grzecznie pytając. To jest chyba jakiś taki zwyczaj, który tam jest preferowany. Podchodząc do Bekalego, który coś tam je, ten Bekali spojrzał z pełnymi ustami na niego. Mówi: co ty chcesz? On mówi: no mamy tą bolę, czy ewentualnie zechciałby pan kupić los? Ty wiesz, kto ja jestem? Ja jestem Bekali, milioner. Ja mogę kupić ten hotel, a nie twoje losy. Uciekaj. Ale zrobił to w tak aktorski sposób i tak głośno, gdzieś tam przerywając wręcz muzykę, trochę tak filmowo to zabrzmiało. Parsnęliśmy głupim śmiechem, szczerze mówiąc, bo było to naprawdę... To u niego wywołało naprawdę dużą złość. Tak, 10 minut i właśnie mówi: dobra, tu nie będziemy siedzieć, bo to nie są ludzie na moim poziomie. Zapraszam do siebie, do domu, pozwiedzamy, zobaczycie wszystko, co mam u siebie w domu. O, taka sytuacja niestandardowa. Tak, więc zrobił nam takie oprowadzanko trochę jak MTV Cribs, naprawdę rezydencja zacna, piękna, niesamowita. Poprowadzał nas po różnych zakamarkach, gdzieś tam ubierając to w różne anegdotki, które się nie nadają, szczerze mówiąc, do cytowania na wizji. Ale no chociaż jedno. Człowiek wyjątkowo barwny, znany z zamiłowania do pięknych kobiet. Tak to nazwijmy, więc niech to tak zostanie. Czy miał takie pokoje jak z filmu Grey, czy nie? Czyli w filmu Grey nie widziałem, ale tak. Ale tak, i powiem ci, że z tym człowiekiem wiąże się jeszcze jedna niesamowita historia. To było, szczerze, ciężko to umieścić w czasie, to konkretnie łatwo, bo to było przy okazji meczu ze Stiałą Bukareszt. Przed każdym meczem oficjalnym UEFA jest taki zwyczaj wyprawiania oficjalnego, jako gospodarz wyprawia oficjalny posiłek, czy to obiad, czy kolację, zazwyczaj w jakiejś bardzo eleganckiej restauracji. I na ten obiad zapraszany, czy ten posiłek zapraszani są przedstawiciele drugiego klubu, sędziowie, delegat i ma to jakąś tam swoją oprawę. On zaprosił nas w bardzo urocze miejsce, jakaś super restauracja, stara kamienica, piękny dziedziniec, super, tylko że jego nie ma. Tak, zaprosił wszystkich, a on przyjechał 40 minut spóźniony. No. Mhm. Więc też taka sytuacja, w której niby nie wiesz, czy czekać, czy zaczynać. Siedzi UEFA, siedzi jeden klub, siedzą ludzie z jego klubu, a jego nie ma. No i mówi: to nie, czekamy. I tam po pół godziny gdzieś się zjawił, bo to jest mały, wielki człowiek, w sensie mały ciałem, ale niesamowicie wielki charyzmą, osobowością. Jak wchodzi, to od razu jest tylko on, więc gdzieś tam po pół godziny wszedł, od razu z komentarzem: dzień dobry, tutaj kelner polej, przepraszam, ja dopiero wróciłem z Monako, ze swojej łódki. I od razu przechodzi bezpośrednio do delegata i do sędziów: co panowie, było się na mojej łódce, co? Mówi: co się tak spieszy?
zobaczymy. I od razu w tego rodzaju bezpośredni dialog przeszedł, co nas niesamowicie zaskoczyło. I naprawdę podczas tego... On wam w zasadzie chyba wprost wtedy powiedział, tak, że nie macie co liczyć na przejście ich ze względu na jego kontakty w ogóle absolutnie z UEFA, z sędziami. Ja byłem zszokowany na przykład, kiedy, no nie wiem, my żeśmy czekali 40-45 minut. Ta kolacja, która normalnie trwa godzinę. Przypomnijmy kibicom, bo ktoś może mógł nie załapać. Rozmawiamy o Bekalim, właścicielu Stiały Bukaresz. Tak, tak jest. No ta kolacja trwa 30 minut, zamiast tak jak normalnie zaplanowane godzina, półtorej, 30 minut. I on w pewnym momencie do przedstawicieli mówi, no już pojedli, popili, no to ja w takim razie Legię Warszawa zabieram teraz na prawdziwą zabawę do mnie do restauracji. A was żegnam. Stoimy, nie wiem, czy to było zagrane, czy to było na zasadzie żartu, ale patrzę, no to chyba jeszcze z UEFA przedstawiciel to był chyba Niemiec. Tak, ktoś tak bardzo, tam wrzucił bardzo jeszcze ze trzy wrzutki o wojnie. Ja mówię, nie no, ten to jest ze skandalem się skończy. Mówi, ja zapraszam. On, wiesz, wypił sobie parę lampek wina, idziemy, on mówi, zapraszam do siebie do... Co moje samochody czekają, nie? Chodźcie za mną. Wsiedliśmy i jedziemy do jego restauracji. On wsiada oczywiście. Dwie kokoszki to się nazywa. Chyba dwie kokoszki, do dzisiaj. No. On jedzie pierwszym swoim samochodem, sam prowadzi. My jedziemy za nim, drugi, trzeci. W pewnym momencie podjeżdża policja pod jego samochód. Ja mówię, to teraz się zacznie. Patrzę, policjant nie wychodzi. Wychodzi Bekali. I na niego. Pa, 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 podszedł do radiowozu i na niego. Ty taki, nie taki, to nie wiesz, co ja robię tu. Słuchaj, ty, powiedz koledze, wklepię w mapę, droga do mojej restauracji i wy nas wieziecie, żeby nas policja ale nie zatrzymała. Szybciutko, szybciutko. I ten policjant zamiast, nie wiem, no pewnie dać mu alkomat czy coś takiego, bomby i eskorta prosto do... Słuchaj, do jego a w tych dwóch kokoszkach, no niesamowita rzecz, restauracja niepozorna, gdzieś z boku drogi w pewnym sensie, taka ładna karczma, bym powiedział. Wchodzimy elegancko gdzieś tam, ona jest otwarta dla gości, oni nas prowadzą korytarzem do jakiejś odrębnej sali, wchodzimy, tam stół zostawiony jak w ostatniej wieczerzy. No naprawdę jak na imprezie u Jezusa, że tak powiem. Pięknie, wszystko elegancko. I on cały czas gada, cały czas gdzieś tam zagaduje anegdotami, on jest taki bardzo bezpośredni. Siedliśmy, on się tak rozejrzał, klasnął dwa razy i na te dwa klaśnięcia weszły kelnerki, wodzianki, nazwijmy to wodzianki, no, które już tam do końca tej kolacji nam w jakiś sposób to towarzyszyły, no bo on tak to zaplanował, więc no nie wypadało, prawda? Ale człowiek niesamowicie bezpośredni. Mogę powiedzieć jedną anegdotkę? Możesz. I to z tej samej sytuacji. Ajajaj, wiem kto. Akurat Dominik był najmłodszy, może dlatego go tak troszkę upatrzył Bekali. Wiesz, o czym chcę powiedzieć? Wiem. I Bekali tak mi, co Dominik, podoba ci się, co? A Dominik, no... Oko zawsze można nacieszyć, nie? Dominik, nie martw się, zła. Bioromania! Natural! Ale ja mówię, i on mówi, nie, ja nie żartuję. Kurwa, łap! No i tak się ale było natural ty, czy nie, fake? Natural, nie? Uchodziłeś za takiego, nie chcę cię obrazić, ale takiego inteligencika trochę, prawda? No bo jest wielu prostych chłopaków w drużynach piłkarskich, którym mówiąc krótko, piłka uratowała życie i gdyby nie grali w piłkę, no to nie wiemy, co by robili. To byś sobie w życiu doskonale poradził. Ale było tak, że trafiła kosa na kamień kiedyś i ktoś przyszedł i tak cię właśnie intelektualnie a to usadził. Ja na przykład pierwszą osobą, o której mógł powiedzieć, to moja żona. Ona lubi tak czasami mnie wypunktować, żeby to, że byłem piłkarzem i gdzieś coś ułożyło się powyżej przeciętności, to żeby troszkę tak w głowie nie zaszumiało. I pamiętam, ja tak naprawdę swoją żonę poznałem świetne w liceum. To jest, co prawda to nie była historia, która zaczęła się w liceum, tylko troszkę później. Natomiast ja kiedyś powiedziałem do niej, bo ona tak troszkę ignorowała mnie, albo właśnie tak próbowała mnie intelektualnie gasić. Mówię, słuchaj Aniu, a powiedz mi, a co by się okazało? Albo co byś zrobiła, jakby za kilka lat okazało się, że ty będziesz moją żoną. I ona do mnie mówi tak, że Żewłakow, a ty lustro w domu masz. Po pierwsze, piłkarz to będzie ostatni zawód, który będzie wykonywał mój mąż,
a ty jesteś ostatnim piłkarzem. Więc ja tak co jakiś czas jestem trasowany, żeby nie odlecieć. Ale teraz lubisz jej to przypomnieć pewnie, co? Z satysfakcją dziką. No ja jej teraz przypominam według starego polskiego przysłowia: cierpliwy i kamień ugotuje. A w szatni piłkarskiej ktoś cię tak kiedyś przygasił? Miałem sytuację właśnie, no, teraz mi się przypomniałeś. Jeszcze byłem piłkarzem Polonii Warszawa. Trenerem był Włodzimierz Małowiejski. Graliśmy mecz Górnik Zabrze, Polonia Warszawa. Wiadomo, że na Górniku zawsze te mecze były takie, że żeby to były lata 90., mm-hmm. żeby tam wygrać na Górniku, no to trzeba zagrać po prostu wspaniale. Chyba do przerwy było 0-0, ale tuż przed przerwą był rzut wolny. No ja podszedłem, mówię, ja będę strzelał. Strzeliłem w mur, sędzia chyba kazał powtórzyć, potem strzeliłem nad bramką. Sytuacja bardzo dogodna do strzelenia bramki. Wracamy do szatni. Trener Małowiejski prowadzi odprawę, mówi, co było źle, co było dobrze, co trzeba ewentualnie zmienić. Tam opowiada nam sprawy taktyczne. Mówi, dobra, panowie, na boisko patrzymy na te najbliższe minuty, bo Górnik potrafi nam strzelić bramkę. A jeszcze jedno. Jak będzie w drugiej połowie rzut wolny, wszyscy, tylko nie Żebłak. Poszliśmy rozmawiać o transferze Dominika Furmana do Tuluzy. Nie, no to jest pięknie. A dlaczego ja w ogóle tych anegdotek nie powtarzam? Fajnie, żeśmy siedzieli we dwójkę. Super. Ja prowadzę rozmowę, Dominik tam coś dopowiada, ja mówię, coś tam muszę sprawdzić. Ja wychodziłem z biura, stałem na korytarzu, pisałem SMS-a do Dominika, Dominik odpisywał mi, mówiąc, dobrze, to tylko spytaj się tam Bogusia, ja do Bogusia, no kabaret taki. I ja w pewnym momencie piszę do Dominika, Domino, czy ja jeszcze muszę jakiś ten makaron mu na uszy nakręcać, czy już? Michał, jeszcze z 15 minut potrzeba. Więc... Zaczęło się od 1-2, stanęło na, nie wiem, 2-6 i chyba tam 10% przyszłego transferu. Sami nie dowierzaliście, co się dzieje w tym pokoju. Nie, no ja byłem tak zestresowany, bo to był pierwszy transfer, który tak naprawdę musieliśmy zrobić, a pierwszy, w którym ja brałem udział. No i na końcu Boguś uśmiechnięty oczywiście, panowie, no czego ja mam was? No dlatego właśnie akurat u mnie pracujecie. Ale to było wtedy, gdy zamówiłeś catering cały na Legię, żeby to świętować? Czy? Nie, to było po zimowym okienku. To była najlepsza impreza w moim życiu. Właśnie Andrzeja Dudy, Orlando Sa i Guillerme. Zrobiliśmy taki piękny dzień na Legii. Wtedy zarząd się zgodził, żebyśmy pracowali do połowy dnia. Wjechała Grecka. Nie, to inaczej było. Jak to było? Ja poszedłem do Bogusia spytać się, czy można ewentualnie troszkę poświętować, bo tam żeśmy zrobili praktycznie to, co żeśmy sobie zaplanowali. To się udało, nawet ten transfer niesamowity związany z Orlando Sa. Czy Boguś można troszkę poświętować? On mówi, no w porządku. I Boguś myślał, że my będziemy świętować w tym gronie ludzi ze scoutingu. Myśmy zadzwonili do świętej pamięci Jorga Sparos, mówi, przywoź tutaj dla 30 osób jedzenie, przywieź jakieś dobre wino i zaprosiliśmy praktycznie pół biura. Boguś jak to zobaczył, to mówi, panowie, ale to jest godzina 13.30, no przecież pracują ludzie do 17.00, nie? Mówi Boguś, no ale kości zostały rzucone. To poczekajcie, tylko ja napiszę maila do pracowników, żeby ich poinformować, że dzisiaj pracujemy do 14. Michał, chciałem posłuchać, jak mówisz po serbsku. I w ogóle, jakim cudem ty znasz serbski? Przecież to jest absurd. Znaczy, serbski to jest język, którego ja się nauczyłem tak przy okazji, bo ja zawsze przebywałem, kiedy grałem czy w Anderlechcie, czy w Muskrun, czy w Olympiakosie, z piłkarzami z Bałkan. I tak naprawdę tam przebywał z piłkarzami z Korei, to byś się nauczył koreańskiego? Tylko serbski, wiem, no jest łatwiejszy, dużo zdecydowanie... łatwiejszy. Tylko, ale nigdy nie grałeś w Serbii, a znasz serbski. Serbski liczy na polski. No nie, tak, o też koda se nauczyć. To ustraciony kad prycza sa svakim igračem i on ti kaže kako se prycza, to ja myślę, da treba ti 6 miesięcy i może da idziesz, da dajesz interwiu. Nie, to żaden problem, ja myślę, da... I sa Rado, sa Miro Radovićem, sa Ljubojom, sa Đorđevićem, sa Nenadem Mjestrovićem i Darko Kovacevićem. Oni byli kao moji profesori za jezik. I tu ako čovjek je po univerzytetu, nije to problem. Brawo, to było piękne. Dasz jeszcze próbkę greckiego? Powiem szczerze, jeśli chodzi o Grecję, to tak
bardziej pewnie mówiłbym hasłami niż pełnymi zdaniami. I tam jeśli chodzi o gramatykę, to tam nigdy nie... nigdy o to nie dbałem. I szczerze to ja greckiego też nauczyłem. Najpierw tych brzydkich słów w szatni, a później, bo ja bardzo lubię grecką muzykę, nauczyłem się troszkę mówić właśnie z piosenek. Więc nie wiem, ile jeszcze mam tego programu przed sobą. Kończymy w każdej chwili. Dobre 30 sekund. O, to tak we mnie troszkę. Nie, chciałem tak, dobra, 10. Ksechas apara poli, ala an milame, jalefta, kia ginekes, katalaveno ola.